Wszyscy mają kocyk, mam i ja. Kocyk kocykiem. Żegnaj, Genia. Świat się zmienia. Robimy nową belkę oświetleniową na 120. Są nowe pomysły, jest nowy rok. Trzeba coś zmienić po prostu. Tak więc, jak widzicie, tym razem belka będzie na grubszym profilu. Jeszcze go nie mierzyłem, więc wam nie powiem, ile dokładnie on ma, ale chyba jakieś 16-15 mm. Tu bądź standardowo. Tutaj będą nie nóżki wyginane w pleks w piekarniku, ale już gotowe od Tomislavusa. Świetne są, kurczę. Zabawa zabawą, wszystko fajne jest, ale te nóżki są ekstra. Zresztą o nóżkach zrobię osobny filmik. Tutaj mamy zaślepki jeszcze, żeby wszystko pomontować. Belka będzie na dwóch driverach. Kleje. Oraz cała reszta dupereli. Radiatorki PCV. Diody. 60 diod, tym razem nie na diodach full spectrum, a na kolorkach to wszystko będzie. A od kogo to wszystko mam? Pokazuję wam. Od mojego ulubionego sprzedawcy na Allegro. Czary mary, hokus pokus, i beleczka jest zrobiona. Celowo nie pokazywałem wam tego, co jak robiłem, no bo się nic nie zmieniło w porównaniu do poprzedniej belki. Lutowanie, klejenie, wiercenie otworów w tubondzie, no to standard, normalna rzecz, więc po prostu to wszystko pominąłem. Jedyna różnica to jest to, że tutaj musiałem sobie powywiercać otwory i ja powywiercałem tym razem. Wy możecie to równie dobrze przykleić. I tutaj się przykleja tubond. Znaczy przykleja się, ja przyklejam tubond, żeby po prostu zasłonić te makarony wszystkie. Przepraszam. A czego tego jeszcze nie zrobiłem? Bo mianowicie chciałem omówić rozmieszczenie diod, bo cały czas dostaję masę pytań, jakich diod użyć. Ludzie, ja nie jestem wyrocznią, ja po prostu robię to tak trochę na czuja i jakoś na razie to wszystko zdaję egzamin, ale czy ja dobieram dobrą barwę światła do swoich belek? No nie wiem tego. Tak samo jak się mnie pytacie, które diody są lepsze, full spectrum czy kolorki. Jedno wam powiem na pewno, że jeżeli dajecie kolorki, to dawajcie w proporcjach 2 do 1, czyli dwie diody czerwone i jedną niebieską. A jeśli dajecie full spectrum, to dajecie full spectrum. Nie wiem, jak ktoś chce, to może sobie to wszystko wymieszać. No wszystko zależy od waszej wyobraźni. Akwarystyka składa się z tak wielu czynników, z tylu niuansów, jak podłoże, jak woda, światło, ryby, rośliny. No naprawdę nie ma takiego uniwersalnego środka, żeby po prostu było coś dobrze. Jeśli dacie jedną diodę full spectrum więcej czy mniej, to nie będzie grało jakiejś strasznej roli. Nie bójcie się, że o, jak dacie jedną diodę, przykładowo pasmo dla roślin, to będą wam rośliny lepiej rosły, albo że wam glony wywali. Naprawdę, to nie ma się czym bardzo przejmować. Wiadomo, trzeba wszystko zrobić starannie, z głową i w ogóle. Nie, że przykładowo sobie tam nawalicie pasma dla roślin i dacie dwie diody pasma białego. Ale wszystko w jakiś tam w miarę proporcjach. No ale się nie łudźcie, że przykładowo
ja czy ktoś inny wam powie, o, dajcie takie proporcje i wszystko wam będzie wtedy rosło i wszystko będzie elegancko. No to chłopaki tam Emilet, Tomalet, Big Fish, oni w tym siedzą, ale nie ujmuję nic chłopakom, ale też na pewno nie robią takiego idealnego światła, bo idealne światło to chyba daje jedynie słońce. Tak więc naprawdę ludzie, troszeczkę wyluzujcie, jeśli chodzi o te belki i po prostu użyjcie swojej wyobraźni. Tak jak ja na przykład dałem tutaj po bokach, dałem barwę 6500 kelwinów, za chwilę dałem pasmo dla roślin i teraz dla porównania chcę mieć swoje jakieś porównanie. Ostatnio miałem to akwarium na diodach full spektrum i teraz chcę spróbować, jak będzie się ono zachowywało na kolorkach właśnie. I dlatego tutaj dałem 6500, 3 diody kolorków, 6500, 3 diody kolorków i 6500. A po środku, na dole to samo jest, a po środku dałem wszystkie diody 8500 kelwinów. Czy takie proporcje są dobre? Też nie wiem. U mnie na akwarium, w akwariach w takich proporcjach, jakie ja stosuję, czyli dwie diody 8500 i jedna 6500 kelwinów oraz dwie diody czerwone i jedna niebieska albo full spektrum, rośnie, rosną roślinki, więc narzekać nie mogę. Na pewno mogłyby rosnąć lepiej, ale czy mogłyby rosnąć lepiej z powodu lepszego światła? Czy mogłyby rosnąć dlatego, że po prostu bym je lepiej nawoził, lepsze miał podłoże? Nie wiem tego, naprawdę. Wody też nie mam idealnej, także no ludzie. Co ma komu urosnąć, to urośnie. Mozartowi wszystkie roślinki wychodzą z baniaków, a on żadnych LEDów nie używa. On używa stare babciny jeszcze świetlówki. Taki dajmy na to aquałobuz. Wszyscy narzekają na te aquelowskie 6-watowe lampki LEDowe. Na łobuz jak gdyby nigdy nic. Prowadzi na nich swoje akwaria, te malutkie oczywiście. No i co? Da się? Da się. Więc naprawdę światło jest bardzo ważne, o ile nie najważniejsze w akwarystyce, ale to jest tam, ona się, akwarystyka się składa z tylu tych niuansów, z tylu rzeczy, że naprawdę samym światłem nic nie spojujecie, świata nie zdobędziecie akwarystyki. Jedyna moja rada, jakiej mogę wam udzielić, to jest to, że tak jak dawniej się przeliczało waty na litr, to teraz lepiej jest przeliczać właśnie lumeny na litr. Ta moja lampka będzie mi dawała 40 lumenów na litr właśnie. I to jest moim zdaniem takie o akurat, bo z tego wszystkiego co wyczytałem, akwarium powinno mieć od 30 do 50 lumenów na litr. Tak więc proszę się lepiej tego trzymać, bo jeśli dacie więcej niż 50 lumenów, to uwierzcie mi, że będzie wam bardzo trudno zapanować nad tym, co się dzieje w akwarium, bo mimo wszystko, mimo dobrego startu na pewno, na początku rośliny będą wszystkim bąbelkować i w ogóle, ale później, gdy się woda wyjałowi, no będziecie mieć ogromne problemy z nawożeniem. Dlatego 35-40 według mnie to jest takie optymalne oświetlenie na akwarium. 35-40 lumenów na litr. Pamiętajcie, a jak to się przelicza? No to proste. Sumujecie wszystkie lumeny barwy białej, dzielicie przez wodę, przez litry i tyle. I wychodzi wam, ile macie lumenów na litr. Również ułożenie diod. Ja tutaj, jak widzicie, ułożyłem w rządkach po 4. Wcześniej układałem w takie piątki. Tak samo będzie to świeciło. Ważne, żeby wszystkie po prostu diody mniej więcej, żeby to było równomiernie rozłożone, nie, że jedna barwa tutaj, druga tutaj, tutaj kolorek czerwony, a tam zielony. Nie, po prostu, żeby to wszystko było
jakoś tak równomiernie rozłożone po tej belce, ale czy dacie to w czterech rządkach, czy dacie to w trzech, czy może w dwóch, to jest wszystko wasza wyobraźnia. Ważne, żeby tylko po prostu światło równomiernie padało na całe akwarium i tyle. A czy dacie, o tak, teraz ja to zrobiłem, czy dacie w takich piątkach, tak, to robiłem w poprzedniej belce, to naprawdę mogę się mylić, ale moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia. Możecie dać nawet pojedynczy pasek, tylko wtedy wam ten pojedynczy pasek po prostu nie oświetli dobrze tego akwarium. Naprawdę nie ma jakiejś tajemnicy, nie ma żadnej reguły, że tak ułożysz diody i będzie ci wszystko dobrze rosło, a tak ułożysz i będą ci ładnie rosły glony. Naprawdę. Także proszę się nie przejmować. Chcecie, to róbcie swoje beleczki. Jeśli nie, to zamawiajcie u specjalistów, u Big Fisha, u Toma LED, u Emilet. Jest chłopaków, którzy się zajmują tym zawodowo sporo, którzy robią fajne beleczki. Ale ludzie, nie łudźcie się, że jeśli będziecie dawać dupę na każdym kroku, to że jakieś światło jakiekolwiek wam pomoże w tym. Jednak wracając do samej belki, to powiem wam, że przy tym profilu aluminiowym, przy tej szesnastce, nie dało rady zastosować już plexi jako warstwy ochronnej na diody. Dlatego postanowiłem sobie zrobić płytę nakrywową na akwarium. W sumie będzie to chroniło diody przed wilgocią oraz rybki przed utratą życia, bo już kilka mi wyskoczyło, a tak to przynajmniej będzie problem rozwiązany. Tutaj jedynie daję tubont, żeby zakrył te kabelki wszystkie. Na wierzch nic nie przykrywam, przepraszam, nie przyklejam żadnych teowników, bo jak już wspomniałem na samym początku, ten profil aluminiowy jest grubszy i powiem wam, że bardzo, bardzo ładnie odprowadza mi ciepło, także przynajmniej na razie nic nie będę tutaj kombinował, może jak przyjdzie lato, to coś się zmieni, coś będę myślał, ale na razie nie ma najmniejszej potrzeby. Tutaj widzicie oryginalne nóżki od Tomislavusa bez wyginania ich w piekarniku. Tak, obiecałem, kiedyś wam pokażę jeszcze mój sposób na inne nóżki, też bez wyginania, z domowym sposobem, jak sobie zrobić, bo wiele osób już pisało, jak sobie ma zrobić, czy mam jakiś pomysł, żeby zrobić, nie kupować, ale nie wyginać w piekarniku. Jak się kiedyś zbiorę, to nagram wam o tym filmik. Patent bardzo prosty, sprzedałem go już kilku osobom. Są zadowolone, także myślę, że filmik się przyjmie. Dobrze, dobrze ludzie. Tak oto wygląda beleczka wersja 2.0.